12 grudnia w kolejnym magazynie sportowym w telewizji Piotrków wita się z Państwem Michał Stafilczuk. Szczypiorniści piotrkowianina wygrali czwarty ligowy mecz z rzędu. Pokonali przed własną publicznością Chrobrego Głogów 30-27, do przerwy prowadząc 15-13 i awansowali tym samym na siódme miejsce w ligowej tabeli. Bardzo udanie zakończyli 2018 rok. Od pierwszych minut było to niezwykle wyrównane spotkanie, a wynik oscylował wokół remisu. Do przerwy nasi szczypiorniści prowadzili 15-13. Na 19 minut przed końcem na tablicy widniał kolejny remis 19-19 i wtedy piotrkowianin wrzucił szósty bieg. Raz jeszcze odskoczył od rywala na 2-3 bramki i tej przewagi już nie oddał do końcowego gwizdka. Duża w tym zasługa Sebastiana Iskry, który rzucił 4 efektowne bramki w ostatnim kwadransie. Wynik spotkania ustalił Grzegorz Sobut, dla którego było to 5. trafienie w tym meczu. Ostatnie dni były ciężkie, spędziłem je wyłącznie w łóżku z temperaturą, miałem grypę żołądkową i nie wyglądało to najlepiej. Wczoraj wszedłem w pierwszy trening, ale chciałem po prostu porzucać piłką, jeśli miałem być dzisiaj w składzie meczowym. No i udało się, że dobrze się czuję i wyszedłem w składzie meczowym i było dobrze. A jak się dobrze czułeś, to pokazałeś w drugiej połowie, kiedy to rzuciłeś kilka bardzo, bardzo ważnych bramek, przede wszystkim widowiskowych. Ja wiem, że zaraz powiesz, że grał cały zespół i wygrał cały zespół, bo już wiem na pewno, bo już się trochę znam, ale te bramki naprawdę były bardzo ważne w kluczowych momentach. Tak jak już powiedziałeś, że to na wynik pracuje cały zespół. Chłopaki mi wypracowywali takie pozycje, że tylko zostało rzucać. Cieszę się, że powpadało, że mamy fajnie zakończony rok zwycięstwem u siebie, 4 zwycięstwa pod rząd. Podbudowuje to zespół i teraz musimy pracować w tej przerwie, żeby to utrzymać i byle tak dalej. Tak, po cichu spodziewaliśmy, że możemy wygrać to wszystko, aczkolwiek nie było to łatwo. Udało się, cieszymy się i schodzimy z dobrymi nastrojami na święto. Od pierwszej minuty ten mecz był niezwykle wyrównany, ale decydowały detale, decydowały szczegóły. Bardzo dobrze, szczególnie w drugiej połowie, podobało nam się wszystkim to, że zespół ani przez chwilę nie stracił wiary. Nawet jak coś się nie udawało, no to szedł do przodu i zdobywał bardzo ważne bramki. Tak, budujemy po troszeczkę tą wiarę w siebie tymi właśnie wygranymi meczami, bo wygranym meczem najlepiej to robić. Zaczynamy wierzyć w siebie i naprawdę chłopaki dzisiaj zostawili dużo zdrowia na boisku, sił, złości, wszystkiego. W ligowych rozgrywkach czas teraz na ponad miesięczną przerwę. Piotrkowianin pierwsze w 2019 roku oficjalne spotkanie rozegra w 1/16 finału Pucharu Polski. Wyjazdowym rywalem drużyny Dmytro Zińczuka będzie pierwszoligowy Real Astromal Leszno, a mecz odbędzie się 13 lub 14 stycznia. MKS Piotrkowia tymczasem ma nową zawodniczkę. 2,5-letnią umowę z naszym klubem podpisała 20-letnia rozgrywająca Kornelia Małecka, ostatnio grająca w Arce Gdynia. Od kilku dni brała udział w treningach, a działacze sfinalizowali kontrakt. Wiele wskazuje na to, że zadebiutuje w piotrkowskich barwach już 19 grudnia w pucharowym spotkaniu w Gnieźnie. Małecka jest bardzo dobrze znana trenerowi Bystramowi. Zdobyła bowiem tytuł mistrzyni Polski juniorek z GTPR Gdynia, której to drużyny szkoleniowcem był właśnie obecny trener naszego klubu. Miałam kilka propozycji, ale no nie było to to, czego oczekiwałam tak naprawdę. Piotrków pojawił mi się tak naprawdę po dość długiej rozmowie z trenerem Bystramem. Liczyłam co prawda na ten kontrakt, cieszyłam się, gdy dostałam tą propozycję. To w sumie tyle, co mogę powiedzieć. Z trenerem Bystramem się znacie, bo przecież pod wodzą trenera zdobyłaś Mistrzostwo Polski Juniorek, więc już jakaś współpraca między wami jest i z pewnością trener, jeżeli usłyszał, jak usłyszał, że Arka Gdynia przeżywa problemy, pewnie o to i pomyślał i stąd ta propozycja. Tak, trener Bystram był w sumie pierwszą osobą, która się mną zainteresowała. Co prawda podpowiadał mi dużo, kazał mi też jechać na testy do Niemiec 3-dniowe. No nie spodobało mi się tam, myślę, że jestem za młodą zawodniczką, żeby wyjeżdżać gdziekolwiek za granicę. A wiem, że trener Bystran zawsze chce dla mnie jak najlepiej i myślę, że bardzo dużo mi pomaga. Jestem bardzo z tego zadowolony, że udało się namówić Kornelię do przyjścia do nas. Ponad 1,80 m wzrostu, leworęczna zawodniczka na rozegraniu, więc
Bardzo duża perspektywa przed nią. No, trzeba wiedzieć, że ona ma dopiero 19 lat i to jest dziewczyna, która pewnie nam pomoże dopiero w przyszłym sezonie, ale będziemy ją w poli wprowadzać i mam nadzieję, że sprawdzi się tutaj. Tak jak mówiłem, znają pan, bo przecież zdobyliście razem Mistrzostwo Polski Juniorek, więc to nie jest jakaś anonimowa zawodniczka i pewnie było tak. Oczywiście nie ma co się cieszyć z tego, że Arka Gdynia się rozpadła, no ale jak już się rozpadła, no to gdzieś tam myśli powędrowały pewnie do tej zawodniczki, którą się znało, co? Tak, oczywiście. Zresztą obserwowałem ten zespół z Piotrkowa, jak się te dziewczyny rozwijają, bo kilka z nich trafiło do zespołu seniorskiego. I oczywiście po rozpadzie się też część od razu też próbowała szukać kontaktu i przyjść do Piotrkowa. Niestety finanse, jakie mamy, nie pozwoliły na to, żeby pozwolić sobie na więcej. Natomiast udało się chyba wziąć jedną z najbardziej takich perspektywicznych i utalentowanych dziewczyn. Piotrkowia kolejne ligowe mecze rozegra dopiero w styczniu. Ostatnim sprawdzianem przed rundą rewanżową będzie dwumecz z MKS-em Perłom Lublin, który odbędzie się w piotrkowskiej hali Relax 28 i 29 grudnia. Wcześniej zaś zapraszam na kolejny magazyn sportowy. 19 grudnia naszym gościem będzie prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Stanisław Sipa, z którym podsumujemy mijający 2018 rok w piotrkowskiej piłce nożnej.